Cześć. Dzisiaj pokażę pomidorki tegoroczne, które no, nie sprzedaliśmy, nie sprzedały się nie wszystkie rozsady. No i tradycyjnie zasadziliśmy dla siebie kilkanaście odmian różnych. Wole serca, malinowy ożarowski, malinowy olbrzym, betalux, no głównie malinówki, ale też trochę czerwonych na nasiona dla siebie. Malinowy warszawski, takie odmiany karbowane, one bardzo smaczne też są. Tu już mamy, co mamy teraz, koniec, początek września, 1 września jutro jest, także tu już pierwsze ładnych parę kilo z każdego krzaka zeszło. Tak one wyglądają, w tym roku rewelacyjnie pomidory obrodziły. Tutaj jakiś czerwony jest, ale już nie pamiętam, co to jest za odmiana. Niektóre nawet mają blisko kilograma, kilogram wagi. Obrodziły bardzo ładnie. Jakiś kręcony, tu jakiś jest jeszcze inny. Tak to wygląda. Malinowy, o tutaj mamy malinowy ożarowski. On też bardzo, bardzo obficie owocuje. Na jednym krzaku potrafi być 3, 4 nawet kilo, 5. Zależy jeszcze jak się wysoko krzak wypuści do góry. U nas one mają plus minus gdzieś 2 na 2 metry. Dalej już u góry nie są ładnie obrywane ani już cięte, bo to już się nie chce. Ilość tych pomidorów jest nie do przejedzenia. A robimy tylko to dla siebie, nie na sprzedaż. Że malinowy ożarowski to jest właśnie wszystko to chyba najłatwiejsze, najłatwiej, najobficiej owocują, nie łapią chorób. Jeden z lepszych pomidorków. Tutaj co chwilę objadane black cherry. W tym roku nie są jakoś takie black, jak w opisie, chociaż niektóre tam gdzieś może powiedzmy, nie, no też nie ciemny taki, ciemny czerwony, ale są mega słodkie. Mega soczyste, bardzo obficie też zaowocowały w tym roku. Dalej mamy co? Czerwone, ale nie pamiętam, jaka to była odmiana. Zwykłe, nie, to też jest black cherry. Black cherry, gdzie te zwykłe czerwone są. Tu jakiś jeden krzaczek widzę, jest tak, tych czerwonych. Zwykłych, one już od wilgoci nadmiaru pękają. Ale rewelacyjne, słodkie. Tutaj żółty gruszkowy. Też bardzo dużo ich było. Wszystko już lecą na ziemię. Też pękają, o. Już mocno dojrzały. Rewelacja. Nie są tak słodkie jak te black cherry. Ale też dobre. Black cherry jest chyba jak dla mnie najlepszym pomidorem koktajlowym. Jest mega słodki, mega cienką skórkę ma. Na zagryzkę. Rewelacja. Tak to wygląda w tym roku. Naprawdę pomidory wyszły rewelacyjnie. Wiadomo, pod folią, bo troszeczkę gorzej to wygląda na pewno na dworze, gdzie choroby łapią dużo, dużo łatwiej. Tutaj naprawdę zero oprysków. Na początku tam były miedzianym pryskane, ale to jeszcze w momencie kiedy one były do sprzedaży, szły jako rozsady, to troszeczkę tam dawkę małą miedzianu dostały. A tak to zero oprysków i zero chemii w te pomidory nie było wkładanej. I tak to wygląda. Tu są te czerwone. No a tak to wygląda w drugiej folii. Pomidory też tak to się prezentuje. W ten sposób. Do tego papryka. Ostra. Czerwony zwykłej nie robiliśmy, ale Adam, nawet są chyba dwa krzaki na końcu. Zaraz do nich podejdę. Także tak to tu się prezentuje. Te same odmiany, co w tym dużym drugim namiocie. Co tu jeszcze ciekawego? A te arbuzy. One też całkiem nieźle w folii wychodzą. Już kilka sztuk zostało skonsumowanych. Tutaj to jest chyba jakaś włoska odmiana, ale już nie pamiętam, co to była za nazwa tych pomidorów.
Także tak to wygląda. No i tak, w tym roku największe w sumie to były te Brutusy. Brutus chyba tak. Jeden niby do 2 kg według opakowania. Według informacji w internecie, według opakowania z nasionami do 2 kg dochodzące. Największy, który był zważony u nas, miał niecały kilogram. To są te właśnie brutusiki. Coś takiego. Dobra, tak to wygląda w tym roku. A i te papryczki jeszcze. Tak to się prezentuje. Tam już zerwane jest, widziałem, były. A tutaj, tylko to są czerwone, one jeszcze parę dni parę dni. No gdzieś koło tygodnia jeszcze potrzebują pewnie, żeby się zaczerwieniły. Dobra. Także rok rewelacyjny na uprawy, wszystkie chyba, gruszki, wszystko, owoce, warzywa, wszystko naprawdę bardzo dobrze u nas obrodziło w tym roku. Dobra, do usłyszenia, cześć.